dobry. Na dzisiejszy dzień mamy następujące słowa z pierwszej księgi Samuela, 12 rozdział, 24 wiersz oraz z listu Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 11 wiersz. Bójcie się Pana i służcie Mu wiernie, z całego serca swego, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Myślę sobie, że te kwestie związane ze służbą Panu Bogu na różne sposoby są jak najbardziej obecne w Kościele. Wiemy i powszechnie o tym się mówi, że księża przecież służą Panu Bogu, że ksiądz ma właśnie służyć. Ale czy tylko księża? Wydaje mi się, że zdecydowanie nie tylko, bo wielu z nas, wielu też ze słuchaczy codziennika biblijnego czy subskrybentów codziennika biblijnego służy Panu Bogu na różne sposoby. Jakie to są rodzaje służby? Jakie to są modele służby? Bardzo różne. Mamy w naszych parafiach przecież kościelnych i to też takich kościelnych nieoficjalnych, można powiedzieć, którzy zajmują się kościołem, bo są w swoim miejscu zamieszkania, w swojej miejscowości, bo są w tym miejscu jedynymi ewangelikami albo bardzo nielicznymi i po prostu z potrzeby serca, z poczucia obowiązku służą, sprzątając te kościoły, przygotowując na nabożeństwo i wiem, że takie osoby też tutaj nas oglądają i serdecznie i gorąco pozdrawiam, życząc miłego i dobrego dnia. To są osoby, które nie tylko zajmują się kościołami, ale to są członkowie rad parafialnych, kuratorzy parafii, członkowie komisji rewizyjnych, to są delegaci do synodu, diecezji czy kościoła. Ale nie tylko. To są organiści, to są kościelni, tak jak już powiedziałem, to są chórzyści. Przecież w wielu naszych parafiach mamy chórki dziecięce, chóry młodzieżowe, czy zespoły młodzieżowe, bądź już takie chóry dorosłe. To są chórzyści i dyrygenci, którzy służą swoim śpiewem. Też jest to bardzo istotne w tym konkretnym obszarze liturgicznej czy pozaliturgicznej oprawy nabożeństwa. Myślę, że bardzo istotną rolę odgrywają grupy młodzieżowe. No, moja grupa młodzieżowa w Opolu różne już rzeczy w ramach swoich spotkań i w ramach swoich zajęć robiła, bo sprzątaliśmy jakiś teren przy kościele, albo porządkowaliśmy ogród parafialny przy plebanii, albo malowaliśmy jakieś płoty, albo malowaliśmy klatkę schodową, więc takie też remontowe rzeczy też się dzieją, w które młodzież jest zaangażowana i to też jest służba. Służbą jest też, gdy parafia prowadzi jakąś działalność charytatywną, nie wiem, jakiś punkt wydawania odzieży albo wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i wolontariusze, którzy tam są zaangażowani, też służą. Więc żeby służyć Panu Bogu, można mieć bardzo różnorodne kompetencje. Nie trzeba wcale być księdzem. Można robić bardzo dużo różnych rzeczy. Można naprawdę sporo. A jeśli nie mamy możliwości, to co możemy, a wręcz powinniśmy robić, to modlić się. Modlić się za tych, którzy służą. Modlić się za parafię. Modlić się za Kościół. Powierzać te wszystkie sprawy Panu Bogu. Jest to bardzo istotne. No, służyć Panu Bogu można swoimi różnorodnymi kompetencjami. Ja do tej służby też dzisiaj gorąco zachęcam w ramach tego krótkiego, porannego rozważania Bożego Słowa i może taką zabawę albo ankietę, nie wiem jak to nazwać, możemy sobie zrobić, że w komentarzach do tego nagrania możecie, moi drodzy, napisać, w jaki sposób służycie Bogu, w jaki sposób służycie w waszej parafii, albo pomysły, jak można służyć. Gorąco do tego zachęcam, potem z wielką ciekawością te pomysły i propozycje przeczytam. Proszę też pamiętajcie, że ta służba jest bardzo istotna także w obszarze szkółek niedzielnych i w tym obszarze, że jako rodzice, jako dziadkowie też jesteśmy zobligowani do służby Panu Bogu przez zapoznanie z Nim naszych dzieci i naszych wnuków. Poprzez czytanie historii biblijnych, opowiadanie o Bogu, wspólną modlitwę, to jest też niezwykle istotna, niezwykle ważna służba, o której musimy pamiętać. Więc widzimy, że spektrum jest niezwykle szerokie. Służmy Panu Bogu z radością, służmy Mu z wdzięcznością, wysławiajmy Go w ten sposób także naszym działaniem. Dobrego, owocnego, pełnego służby dnia wszystkim Wam, sobie samemu zresztą też gorąco życzę. Zostańcie z Bogiem.